Bluzy, bomberki, bezrękawniki, kurtki sportowe, a nawet nasze leginsy z wysokim stanem wyposażone zostały w zamki z zapadką blokującą. Dlaczego wybór padł właśnie na ten typ zamka? Są mocne, wytrzymałe, ale przede wszystkim dają nam możliwość regulacji stopnia otwarcia. Trening bez konieczności dopinania, poprawiania, martwienia się o zawartość kieszeni brzmi jak trening idealny. Jak działa jego mechanizm? Jak z niego korzystać, by przez wiele miesięcy cieszyć się jego właściwościami? Dowiecie się z tego krótkiego wideo. Nasze zamki zostały wyposażone w system klik-klak. Polega on na tym, że w zależności od ustawienia końcówki zamek pozwoli na otwarcie lub nie. Ustawiając pozycję końcówki zamka do góry lub w pozycji środkowej, zamek bez problemu się otworzy, a maszynka będzie wędrować z góry na dół według naszych potrzeb. W momencie, gdy końcówkę ustawimy w pozycji do dołu, nastąpi blokada zamka, a my będziemy mieć pewność, że przez cały czas trwania treningu pozostanie on w tym samym miejscu. Wszystkie pośrednie ustawienia mogą sprawić, że straci on na swoich właściwościach i zwyczajnie będzie narażony na uszkodzenia. Dlatego pamiętajcie, końcówka pozycji górnej środkowej, zamek otwarty, końcówka w pozycji do dołu, zablokowany. To wszystko na dziś, do zobaczenia wkrótce.